Wiesz co? Doszłam do wniosku, że tu na ziemi jest piekło, niebo i czyściec. Wszystko człowiek przeżyje. Jak dobrze, niebo, czego więcej chcieć? A jak w moim wypadku, tak? Poumierali dzieci, mąż zmarł. Jak miałem lat 10, to co noc wyskakiwaliśmy z łóżek, brus, nie brus, pędziliśmy na mróz. Bo kat mój, ojciec, przychodził, zaczynał matkę bić. Jakie nasze makabryczne było życie jako dzieci, nawet sobie nie wyobrażasz. Potem poszłam do pracy, jak zaczęli ludzie jęczeć, nie było komu. Już się tam poświęciłem, bo to było moje powołanie, pomoc. Jak poszłam do doktora Obuchowicza, to chcesz dziecko, bo to byle przecież on potem mieszkał obok nas. Chcesz być pielęgniarką? Tak. A sobie, co mnie powiedzą? No i zostałam pielęgniarką. Oddawną. Może dzieci zaniedbałam. One mogą mieć tam, na tamtym świecie do mnie pretensje. To człowiek przeszedł w swoim życiu. Niech Pan Bóg wybaczy, co było moją winą. Nic ciekawego z prababcia nie wyciągniesz. Ale każdy bądź raz, jak wiesz, człowiek sam siedzi, rozmyśla, patrzy w tą nicość, przypomina tylko smutne rzeczy. Spojrzę w niebo, zobaczę jednego ptaka, to nieraz myśli się oderwą. No wiesz, jak to życie jest. Jak to życie? Babcia jest teraz jedynym wielkim zerem. W myśli, w czynach, w mowie, w myślach. Wielkie zero. Bo ja wiesz, trochę miała ambicji, chciała się uczyć, wiesz, angielskiego. I to kupiło mnie takie książeczki były, a potem nie widziane zginęły. I tak zostało. Zostało nul, zero i tak dalej. Tych kilka słów. Chęci, a realizacji brak. Chęci, a realizacji brak. Tak muszę dziękować na każdą sekundę przeżytą. I stale proszę Pana Boga, żeby miał was w swojej opiece. Chronił i prowadził przez życie uczciwe i godne. Niech Pan Bóg wynagrodzi całym dobrem całego świata. Amen. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości zbudzi. Wygnańcy Ewi, do Ciebie wolamy, zlituj się, zlituj, zlituj się nad nami. Do kogoż mamy wzdychać nędzne dziadki, jeśli nie do Ciebie ukochanej Matki, u której serce otwarte każdemu, a osobliwie bardzo smutnemu i nieszczęśliwemu.